Na temat szpitala w Legnicy nie trzeba się długo rozwodzić. Zna go chyba każdy pasjonat urbexu czy zjawisk paranormalnych, przez wielu uważany za nawiedzony. Lata swojej świetności ma już dawno za sobą i z roku na rok popada w coraz większą ruinę. Mimo to przyciąga sobą wielu śmiałków, spragnionych mocnych wrażeń. Również nocą. Jadąc tam zastanawialiśmy się, czym to miejsce może nas zaskoczyć? Na odpowiedź nie musieliśmy zbyt długo czekać. To nie była kolejna, spokojna noc. Ktoś tu jest? Ktoś tu jest? Na początku projektu ustawiliśmy kilka kamer na zewnątrz i w sąsiednich budynkach. Potem udaliśmy się na pierwsze piętro do korytarza, gdzie znajduje się tak zwany portal. Miejsce, w którym na ścianie narysowany jest pentagram z dziwnymi malowidłami. Tam to wszystko się zaczęło. Usłyszeliśmy donośny szelest za naszymi plecami, jakby jakaś postać poruszyła się za nami. Nie zdążyliśmy nawet uruchomić wszystkich kamer. Wyjdź, nic nie zrobimy. Jest spoko. Ktoś tu jest? Halo?
momencie należą wam się dodatkowe wyjaśnienia co do tego fragmentu filmu. W pewnym momencie przy montażu dochodziłem do takiego punktu, gdzie sekwencja, cały program i nawet komputer mi się wykrzaczał, crashował i nie wiedziałem do końca, co było tego przyczyną. Do momentu, w którym nie odnalazłem tego fragmentu nagrania z Panasonica, który miałem zamontowany na mojej głowie, który powodował crashowanie się sekwencji. I teraz pokażę wam dlaczego. Przy montowaniu dochodziłem do pewnego punktu w sekwencji, który nie pozwalał mi iść dalej, zacinało mi program i odnalazłem problem z tym związany. Zobaczcie na to nagranie. Wyjdź! Nic nie zrobimy. Jest spoko. Na pewno widzicie tą pikselozę, która jest na nagraniu. To powodowało, że nie mogłem wrzucić tego nagrania w sekwencję. Tak jakby coś w danym momencie wpływało na to nagranie i je zniszczyło. Do końca nie wiemy, co się tak naprawdę wydarzyło, bo nigdy nie było takich problemów z tą kamerą, więc chcieliśmy wam tylko to tak rozjaśnić pokrótce, bo nie mogliśmy wrzucić tego nagrania, tego fragmentu nagrania do filmu, ponieważ cały program crashował, ale chcieliśmy wam to pokazać, bo z tą kamerą nigdy się takie rzeczy nie działy, a być może, biorąc pod uwagę dalsze wydarzenia, nie jest to dziełem przypadku. Pokaż się. Zobacz tu. Pokój Michała. Michał, jak u ciebie? Spokojnie? Robimy tak, schodzisz, ustawiasz się na DV, bo tutaj coś usłyszeliśmy, coś tu może się dziać. Przyjdź do nas. Daj mi sobie 5 minut czasu, jeszcze jeden sposób tylko. Dobra, będziemy cię informować. To, co wydarzyło się już na początku projektu, mocno podniosło nam adrenalinę. A będzie tego w tym odcinku jeszcze więcej. Zanim jednak przejdziemy do dalszej części, poświęćmy chwilę dla sponsora tego odcinka. Orlo Electronics. Dzięki ich zaangażowaniu i kamerom, które nam wysłali, byliśmy w stanie jeszcze dokładniej i bardziej profesjonalnie zrealizować projekt w Legnicy. Zdarza się, że nagrywamy w dużych pomieszczeniach albo na obszarze otwartym. Potrzebowaliśmy kamer, które spełnią nasze oczekiwania. Dzięki kamerom Orlo GoodCam V8 SIM mogliśmy bez przeszkód nagrywać to, co się dzieje na zewnątrz kompleksu szpitalnego. Dzięki mocnym diodom IR kamery bez problemu oświetliły duży obszar kompleksu, a przy tym były kompletnie niewidoczne dla ludzkiego oka. Dodatkowo Michał w każdej chwili mógł nas informować o potencjalnym niebezpieczeństwie. Dzięki aplikacji pozwalającej na zdalny monitoring w czasie rzeczywistym. Jeśli potrzebujecie dobrych jakościowo kamer niewielkich rozmiarów, sprawdźcie, co w swojej ofercie ma nasz partner i skorzystajcie z 50% zniżki na produkty tylko do końca roku. Link w opisie. Nie przedłużając, przechodzimy do dalszej części projektu. Zostawię laptopa, na którym będę miał podgląd z dwóch kamer Orlo.
Czy jest tutaj ktoś z nami? Możesz wyjść. Nie róbmy sobie żartów. A jeżeli nie jesteś człowiekiem, to zrób tak jeszcze raz. Mi się nie wydaje, żeby to było, że to ktoś zrobił to. No właśnie. Znajdowaliśmy się wtedy na pierwszym piętrze i nie było możliwości, żeby ktoś się w tym czasie do nas zakradł, ani wszedł przez jakiekolwiek okno niezauważonym i nieusłyszanym. Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że fragment nagrania z jednej z kamer Panasonic był uszkodzony. Być może coś było blisko i w tym samym czasie wpłynęło na urządzenie. Nic byśmy go w ogóle nie słyszeli. Tak głośnego jeszcze nie mieliśmy. No, bardzo zastanawiające. Dobra, ja sobie kamerę mam. Dobra. Ja montuję statyw i ten, bo tu trzeba SLS-a odpalać. Słuchajcie, jesteśmy już w nocy. Nawiedzonym w szpitalu w Legnicy. Rozstawiliśmy kamery, które mogliśmy, na zewnątrz, w środku. Tutaj ustawimy jeszcze kamerę full spectrum, która będzie nagrywała korytarz i to miejsce tutaj. Już wam pokazuję. Które nazwane jest, czy to przez miejscowych, czy przez inne grupy, portalem. I tutaj, co sami zobaczycie, w momencie rozstawiania sprzętu usłyszeliśmy coś za naszymi plecami. To było bardzo wyraźne. Przeszliśmy się tam korytarzem od razu, jak to usłyszeliśmy, no bo chcieliśmy to sprawdzić. Ale nic nie zauważyliśmy. Rozstawiamy też, też wydaje nam się, że nikogo tutaj nie ma, bo obeszliśmy... Chodzimy tutaj w pobliżu. Michał ma pogląd na monitoring. Widział to, co się dzieje na obiektach. Chodziliśmy tutaj już przez pewien czas. Rozkładamy kamery też od jakiegoś czasu w tym akurat miejscu. Wydaje nam się, że nikogo tu oprócz nas nie ma, ponieważ nawet jak zadałem pytanie, czy ktoś tutaj jest, to nikt nie odpowiada, nawet nie słychać żadnych kroków. Gdyby to był człowiek, musiałby tutaj być od bardzo długo. Tak. Bardzo długiego czasu, ale nikogo nie słyszeliśmy. Co więcej, musiałby cały czas być w tym miejscu. Więc nie wykluczone, że ktoś lub coś tutaj z nami jest. I będziemy to zaraz sprawdzić. Też latarka zaczęła powoli przygasać. Ale... No, jeszcze tego nie określam jako coś paranormalnego. Lecz jest dziwnie. Za chwilę odpalimy też SLS-a w tym miejscu i przeprowadzimy sesję. Zobaczymy, czy ktoś będzie się chciał z nami skomunikować. Tak, też warto wspomnieć, że no chłopakom w tym miejscu tak. Mieli najlepsze. Tutaj chłopakom z Polish Paranormal TV. Tak, tu w tym miejscu akurat mieli no na SB7 najwięcej różnego typu odpowiedzi, więc... I też warto zaznaczyć, że mieli odpowiedź nagranie na dyktafon w sali kinowej, dawnej. Tam zostawiliśmy jedną z kamer, być może coś uda się jej nagrać.
Jedna kamera też stoi w prosektorium, w dawnym prosektorium. No więc pierwsza adrenalina się pojawiła w tym miejscu. To jest bardzo dobrze znany szpital przez ludzi, przez różne grupy paranormalne. No dużo się mówi o nim, dużo się tutaj też działo. Dużo też chłopaki zarejestrowali. My sprawdzamy ten szpital po raz pierwszy. No i już lekkie ciarki na plecach były. Tak, bo to był chyba odkąd działamy, to takiego dźwięku tak mocno słyszalnego. I to, bo mieliśmy na nagraniach różne głośne dźwięki, ale to zazwyczaj nas nie było. A tutaj ten dźwięk był w momencie, kiedy my byliśmy, czyli coś tak jakby się w ogóle nie bało tego, że jesteśmy w pobliżu. Pokaż mi prawa. Pamiętaj, że masz ten krótko. Dokładnie. Widzicie, nikogo tu nie widać. Przynajmniej ludzkim okiem. To brzmiało, jakby było nie dalej niż 5-6 pomieszczeń dalej. Don't open that inside. Być może tu. Ciarki po plecach. Nic nie rusza. Uruchomiliśmy kamerę w odspektu. Teraz włączymy SMS-a. Jeżeli tu jesteś. Wydaj ten sam dźwięk, co kilka minut temu. Włączyło. Nie. Jak tu wejść do zdjęcia?
Ile tego jest, widzisz? Aż nic. Tyle by było kurzu? Pokaż, bo nic nie widzę. No mogłoby tak być. Może tak być. Pokaż się, stań przede mną. Przy tym portalu. Jeszcze raz. Przy tym portalu. Jesteś tutaj? Stań przede mną. Zamanifestuj się. Podejdź do mnie. Nie bój się. To ty poruszyłeś czymś tutaj? Możesz to powtórzyć? Chodź, włącz tabletę. Chodź, bo coś tutaj jest. Weź, otwórz. Coś tutaj jest i sobie z nami pogrywa. To znaczy? No, taki był dźwięk, że powiem ci, że można było dostać pietra. Nagrodzi się to? No. Stań koło nas. Objaw się. Normalnie był taki, że wiesz, że słychać było, jakby tam ktoś był. Szedł? Nie, jak ktoś by poruszył jakąś folią. Co nie? Ale głośny, strasznie głośny dźwięk. Powiem ci, że nigdy nie słyszeliśmy takiego dźwięku, odkąd kurwa zrobimy to. Uruchamiaj wszystko. Najpierw aplikację uruchamiaj do nagrywania ekranu. Rozkładaliśmy to. Z tamtej strony był tak głośny dźwięk, że nigdy. Ale to co to było? Pięcie? No takie. No takie. Dokładnie coś takiego. I to tam. No, jak jeden mąż się odwróciliśmy w tym samym momencie. I człowieku. No to na pewno będzie słychać, bo to było głośno. Na pana Sanikach na pewno jest. Będzie, no.
Piotrek. No. Które włączyć do nagrywania to? Które to było? Cały kontynuuj, no. Nagrywa cały ekran. Perek. No, no czy jest? Patrz na notarkę. Patrz. Teraz normalnie. Ale coś tu jest. K2. Tu jest K2. No, przysłowie. I co? To wyłączysz krótkofalówkę. Ja mam wyłączone. Nie ma żadnych odczytów? Mamy pierwszy eksperyment z użyciem SLS-a. Jeśli coś będzie stało przed nami, to się nagra. SLS zmapuje postać. Chodźmy do każdego z pomieszczeń. Ale tu gdzieś właśnie tutaj było. Nie. Tak, wydaje mi się, że jeszcze troszeczkę dalej. Troszkę wolniej możesz się poruszać. Czy ktoś jest tutaj z nami? Możesz się ukazać? Możesz czymś poruszyć? Pokaż się, jeszcze raz. Pokaż się tam za nami. Nie. Ale to jest wszystko. Przez krótką chwilę. Słychać jakieś odgłosy. Tak? Oby. Chodźmy jeszcze kawałek. Wejdę tutaj na chwilę. Czy ktoś jest tutaj z nami? Pokaż się, porusz czymś. No. Dla ciebie stworzone. Wejdź, może coś się zadziała. Wejdź do środka. Stań koło Michała.
Podejdź do okna. Pokaż się. Michał jest w swoim pokoju. Dotknij go, wpłyń na niego. Jesteś tu? Zademonstruj nam swoją siłę. Ukaż się. Mamy się na chwilę wyłączyć. Mam notarkę, kurde, szwankuję. Nie tam. Zgaś światło. Zgaś światło. Zobacz, co się dzieje. Patrz. Latarka w ogóle mnie świeci. Tu świeci? Ale nie dajesz tego światło. To się pyta. Jesteś! Był. Porusz czymś! Tam był. Szaleje mi gimba. Coś jest nie tak. Latarka. Coś jest bardzo tak. Był. Jak po jaką? Mogę go ustawić. Jakby zwariował. Dawno tak się nie czułem. Pokaż się jeszcze raz. Idę do ciebie. Tu cię nie było. Tu też nie. Ale albo byłeś tu. Albo byłeś tu. Ktoś otworzył tu jakiś portal? Możesz dać nam znać? Zrzuć coś, pokaż się. Możesz koło mnie stanąć? Płynąć jakoś na mnie? Zrób to teraz. Stań koło mnie. Pokaż się. Porusz czymś. Jesteś demonem? Duchem? Zrób coś.
No dalej, pokaż się nam. Wróćmy panowie tam. Przeprowadźmy pierwszą sesję EVP. Jest. To nie ja na pewno? No jak? Jesteś tu z nami? Z której strony się pojawiłem? Tu. No właśnie. No ale przecież nie było cię na kadrze. Nie? Nie. Jest cały czas? Nie, już nie. Teraz już nie. Może ty byłeś Piotr. Nie wykluczam, ale nie wiadomo. Porobię zdjęcia. Cofnijmy się i odpalmy aparat. Czyli by tak.